z funkcjonalnością słupki błędów dla wykresu liniowego, sprawdzenie, czy jakaś miara mieści się bądź nie w pożądanym zakresie celu, nigdy nie było prostsze. Spójrz. Mam tutaj wykres liniowy, na którym przedstawiam dla 2012 roku całkowity przychód w poszczególnych miesiącach tego roku. Chciałbym sprawdzić, czy nasze wyniki mieszczą się w pewnych dolnych i górnych granicach. W tym celu na początku stworzyłem dwie miary określające dolny oraz górny zakres naszego celu, gdzie jest to przychód z zeszłego roku powiększony o 10%, a dla dolnego zakresu o 10% pomniejszony. Teraz wybieram wykres liniowy i na zakładce elementów analitycznych wybieram słupki błędów, zwinę już tą miarę, włączam je, natomiast nie będą interesowały mnie same słupki, a raczej przedział błędów. To jest ta opcja, która dodaje ten cień wokół. Widzę, że słupki błędów już są stosowane do odpowiedniego pola. Jako górną granicę przeciągnę oczywiście moją miarę od górnego zakresu, jako dolną tą od dolnego zakresu. I voilà, właściwie gotowe. Możesz jeszcze pokusić się o wyróżnienie tych wartości, które są poniżej i powyżej naszego celu poprzez proste formatowanie warunkowe, gdzie funkcją switch sprawdzam, czy przychód był większy niż główny zakres oraz czy przychód był mniejszy niż dolny zakres. Użyję tej miary do sformatowania etykiet danych, ich wartości. W formatowaniu warunkowym wybieram, że będą zależały od wartości pola, właściwie miary, i miary o nazwie formatowanie etykiet. Proszę bardzo.